Inaczej musiałbym mówić od końca swój wykład. Super. Rozpocznę od pewnej historii. Jeden z przyjaciół mieszkający w Warszawie wybrał się pewnego dnia w nasze strony z żoną i dwoma małymi synami. Wybrał się swoim leciwym samochodem. Była to mała, stara Skoda kombi koloru ciemno-brunatnego. Gdy dojeżdżali do Bielska, złapała ich zima. Dosłownie na rogatkach naszego miasta wpadli w poślizg. Opony też nie były pierwszej nowości. Zsunęli się z kilkunastometrowej skarpy w dół między drzewa. Paru wspólnotowiczów pospieszyło na pomoc. Na szczęście nikomu się nic nie stało, poza nadwyrężoną dumą mojego przyjaciela, no bo nie jest to zbyt przyjemne dla głowy domu wprowadzić rodzinę w taką sytuację. Ale stało się, samochód wymagał znacznych napraw. Jakież było moje zaskoczenie, gdy parę miesięcy później przyjechał nowiutkim, czerwonym samochodem. Był misjonarzem oddającym się całkowicie duchowej służbie, z którego oddania i my w naszej wspólnocie mogliśmy korzystać. Ktoś z jego znajomych zasponsorował mu nowy samochód. Nasz dzisiejszy temat to naprawianie życia. Bo w życiu bywa tak, że ciągle się coś psuje. Niektóre sprawy psują się na skutek naszych błędów, inne przez błędy innych i trzeba naprawiać. Ale intrygująca sprawa, czy można naprawiać tak, by było jeszcze lepiej niż przed popsuciem? To właśnie był przykład. Było lepiej niż przed popsuciem. Tak czy inaczej, nasze życie to wielka potrzeba naprawiania i często nie jest to łatwa sprawa. Dzisiaj poznamy lub przypomnimy sobie parę zasad. Zestaw naprawczy. Ale chcąc z tego w pełni skorzystać, by nie było to tylko teoretyczne rozważania, niech każdy z nas pomyśli o jakiejś jednej sprawie, jednej dziedzinie, w której coś się psuje i chciałabyś szczególnie doświadczyć naprawy. Czy każdy ma już taką sprawę, sferę, dziedzinę, w której ma coś do naprawy? Widzę, że macie, bo na chwilę posmutnieliście. Ale dzisiaj będziemy uczyli się, jak naprawiać. I może czegoś szczególnego nauczymy się z dzisiejszego fragmentu listu do Rzymian 5. Przeczytajmy pierwszą część. Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. Właśnie przeczytaliśmy o człowieku, który coś popsuł. Był to pierwszy człowiek, jakiego Bóg stworzył, Adam. Znajdował się w doskonałym otoczeniu, w raju, wspaniałe możliwości, wspaniałe otoczenie. Wszystko zapowiadało się bardzo dobrze. Miał też najbliższą osobę, Ewę. Łączył ich doskonały związek. Nie mieli przed sobą tajemnic. Nie musieli się niczego obawiać z drugiej strony. Co zrobił Adam z tym wszystkim, co miał? Wers 12. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Co zrobił Adam? Wszystko popsuł. Wprowadził do swojego doskonałego świata
grzech, śmierć. Popsuł nie tylko swoje życie. To, co zrobił, miało wpływ na innych. Wers 14. Czytamy, że śmierć rozpanoszyła się. Wprowadził wiele cierpienia i smutku do swojego życia, ale też do życia swoich bliskich, swoich potomków. Jego dwaj pierwsi synowie, Kain i Abel, pamiętamy, co się stało. Kain zabił Abla. Adam wszystko popsuł. W tym momencie z pewnością każdy z nas myśli, a ja mam nadzieję na dobre życie, że spełnią się moje marzenia, mam nadzieję na udane relacje z innymi ludźmi. Czy się uda? Czy jednak pójdę ścieżką Adama i wszystko popsuję? Jak będzie? Popatrzmy, jak będzie. Końcówka 12 wersu, czytamy tam, wszyscy zgrzeszyli. Gen psucia. Wszyscy, każdy ma w sobie gen psucia. Ja też. Mam nadzieję na dobre życie? Na jakiej podstawie? Jest napisane, że wszyscy, ja też mam ten gen psucia. Więc jest całkiem prawdopodobne, że i ja wszystko popsuję. A do tego, co czytamy w wersie 14? Jeszcze raz przeczytajmy. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. Jak zgrzeszył Adam? Może pamiętamy z samego początku Biblii. Adam usłyszał od Boga wyraźną informację: jeżeli zjesz z tego drzewa, umrzesz. Był wolnym człowiekiem, mógł wybrać i wybrał to. Sprzeciwił się Bogu i Jego słowom. Tak wybrał. Wybrał bunt, mając pełną informację o konsekwencjach. Ale w naszym fragmencie czytamy, że nie wszyscy zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. To znaczy niektórzy mniej świadomie. Krańcowym przeciwieństwem Adama są niemowlęta, które nie poznały jeszcze żadnych nakazów czy zakazów, nie zdążyły się zbuntować, a jednak śmierć dotyczy również ich. Małe dzieci umierają. I to jest ten gen psucia, który każdy człowiek ma. I jego tragiczne konsekwencje. Właśnie to, że przez bunt wobec Boga pogrążamy nie tylko siebie, ale też innych ludzi. Psujemy nie tylko swoje życie. Jednak na szczęście to nie jest jeszcze cała informacja o sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Okazuje się, że Bóg to wszystko przewidział i przygotował rozwiązanie. Przeczytajmy drugą część naszego fragmentu. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Bóg przygotował rozwiązanie i to rozwiązanie jest ukryte w jednym krótkim słowie, w wersie 14. Jest to słowo typ. On, Adam, jest typem tego, który miał przyjść. Adam, pierwszy człowiek, okazał się typem pewnej innej osoby, która pojawiła się w przyszłości. Co to znaczy typ? Częściej używamy słowa prototyp, czyli pierwszy tego typu. Na przykład to, co robimy tutaj w Bielsku, pomnażanie uczniów Chrystusa,
może być prototypem dla podobnego ufania, działania w innych miejscach, na Śląsku, w Krakowie. A w mikroskali to, co robimy w pierwszych grupach, może być prototypem dla innych. Potrzebny jest typ, potrzebny jest prototyp. Chrześcijanie na Śląsku i w Krakowie, będący w obszarze naszej wspólnoty, jeżeli ma się im udać duchowe pomnażanie, potrzebują zrobić to według typu, jaki mają w Bielsku, by się udało. Co to więc znaczy być liderem w naszym środowisku, w naszej wspólnocie? Pójść za wzorem. Nie dlatego, że tak nam się podoba, że mamy jakieś ambicje. Nie, nie mamy żadnych ambicji. Nie potrzebujemy się dowartościowywać tym, że coś pójdzie szerzej poza Bielsko. Jedynym powodem jest to, że Bóg tak działa. I takie rzeczy są potrzebne, by nie pomnożyć z błędem. Więc jak się zdystansujecie, to pomnożycie z błędem. Potrzebny jest typ, prototyp. Tutaj w naszym fragmencie czytamy, że Adam, pierwszy człowiek, jest typem tego, który miał przyjść. Jakiego tego, o kogo tutaj chodzi? Jak się przekonujemy tutaj w dalszych wersach, chodzi o osobę Jezusa Chrystusa. Adam jest typem Chrystusa. To znaczy, Jezus przejął od Adama pewną cechę. Jaką cechę Adama przejął Chrystus? Czytamy o tym w wersie 15. Przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć. Chodzi o zasięg. Bunt Adama, był jeden człowiek, ale jego bunt wywołał skutki dla wszystkich ludzi. Wszystkich, których Adam pomnożył, tak? Te następne pokolenia. Bożą metodą pomnażania jest rodzina. Bóg nie stworzył fabryki ludzi, by kolejne egzemplarze schodziły z taśmy, ale stworzył rodzinę, mamę i tatę dla następnego pokolenia i tak dalej. To musi sobie trwać. Tak się rozwija rodzaj ludzki, pomnażanie. Niestety w przypadku Adama jest to pomnażanie z błędem i to tak poważnym jak śmierć. A co zrobił Jezus Chrystus, by rozwiązać ten problem? Poszedł za prototypem Adama i zapoczątkował też pomnażanie, duchowe pomnażanie. Powiedział do uczniów: idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Pokazał, jak to trzeba robić. Powołał grupę uczniów, skoncentrował się na nich, a potem polecił uczniom: róbcie dalej to samo, pomnażajcie. Jeżeli chcemy coś skutecznie naprawić w swoim życiu, to jest pierwsza informacja dla nas. Potrzebujemy pójść za typem Chrystusa, za prototypem i pomagać ludziom przez budowanie ich na uczniów Chrystusa. Przez osobiste relacje, jak ojciec i matka. Chrześcijanie chcieliby czasem budować takie fabryki uczniów Chrystusa, by schodzili jak z taśmy. Jest produkcja chrześcijan. Posadźmy ich w jakiejś wielkiej sali, w rzędach i będziemy im dostarczać wiedzę. Trochę inny typ, prototyp. Jeżeli naprawdę chcemy rozwiązywać problemy, potrzebujemy bardziej iść za prototypem Jezusa. Może jesteś człowiekiem, który już tego trochę doświadczył w swoim życiu, tego genu zepsucia.
Może już udało ci się w życiu parę rzeczy zepsuć. Ta sprawa, o której mieliśmy pomyśleć na początku, tak? W czym potrzebowalibyśmy naprawy. Ta sprawa, o której pomyślałaś, no, psuje się. Z własnej winy, albo nie z własnej winy. Albo może jesteś człowiekiem na początku drogi i jeszcze za dużo nie udało ci się popsuć w życiu, ale dzisiaj dowiadujesz się, że jest coś, co masz w genach. Gen psucia. Podobnie jak wszyscy inni ludzie od samego początku, od Adama. Ale teraz też dowiadujesz się, że chcąc skutecznie naprawiać to, co udaje się popsuć, na powszechny problem jest powszechne rozwiązanie, rozwiązanie, jakie przyniósł Jezus Chrystus. Może do tej pory nie brałeś, czy nie brałaś tego tak naprawdę na poważnie, jako rozwiązanie swoich życiowych problemów, by szukać rozwiązania według prototypu Jezusa, stając się uczniem w małej grupie, przejmując jakiś wzór. To jest najlepszy zestaw naprawczy. Ale zejdźmy nieco głębiej. Co jeszcze Jezus zrobił, by pomóc nam naprawiać nasze życie, oprócz pokazania tego wzoru? Jeszcze raz wers 15, może nie cały od słów, jeśli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Pojawiają się tutaj takie dwa słowa: łaska i dar. Jezus Chrystus przez swoją ofiarę na krzyżu wywalczył dla wszystkich nas pewien dar. Do czego ten dar jest potrzebny? Właśnie do naprawiania tego wszystkiego, co udaje nam się w życiu psuć. A ta najgorsza zepsuta rzecz to śmierć, czyli nasze oddzielenie od Boga. To jest coś, co człowiekowi udało się najbardziej popsuć. Zostaliśmy stworzeni do wspólnoty z Bogiem, ale zbuntowaliśmy się i wybraliśmy niezależną drogę życia. W rezultacie nasza wspólnota z Bogiem została zerwana. I to jest najgorsza rzecz, jaką udało nam się w życiu popsuć. Nasza relacja z Bogiem na skutek naszego buntu została zerwana. Jest jak przepalony bezpiecznik. Nasza relacja z Bogiem jest jak przepalony bezpiecznik. Nie ma połączenia. Ludzie modlą się do Boga, zanoszą wspaniałe modlitwy, ale te modlitwy się odbijają od sufitu, wracają, bo nie ma połączenia. Potrzebny jest zestaw naprawczy. I to jest właśnie ten dar, o którym czytamy w 15 wersie. Jeszcze raz, już tak krótko. Dar Boży, łaskawie udzielony przez Jezusa Chrystusa. Jaki to dar? Co takiego możemy dostać od Chrystusa jako zestaw naprawczy, który pozwoli nam naprawić to, co zepsute? Naprawić tą zerwaną więź z Bogiem, przepalony bezpiecznik. To jest absolutny fundament wszelkiego naprawiania w naszym życiu. Wszystkiego, cośmy popsuli. Na czym polega ten zestaw naprawczy i jak go użyć? Przeczytajmy trzecią, ostatnią część dzisiejszego fragmentu, jeszcze jeden wers. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak i ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego.
Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jezus Chrystus przez swoją ofiarę na krzyżu wywalczył dla nas wszystkich dar. Jaki dar? Ostatnie słowa. Usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Gdy Syn Boży umierał na krzyżu, przyjął na siebie grzechy całej ludzkości, też twoje, moje. I gdy to zrobił, gniew Boży został skierowany na Niego, Jezus Chrystus zginął i wziął na siebie zapłatę za grzech, która należała się nam. I teraz każdy człowiek może odebrać dar, usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jako niczym niezasłużony dar od Boga, już zapłacony. Jezus, mówiąc obrazowo, jest takim nowym bezpiecznikiem, który może być włożony między nas a Boga i w ten sposób nasz największy problem, zerwana więź z Bogiem, może być naprawiony. To jest fundament rozwiązania wszelkich problemów psucia swojego życia. Osobiste pytanie, czy zaufasz Jemu? Nie jest to błaha sprawa. Chcąc, by to w ogóle było możliwe, Jezus Chrystus musiał umrzeć na krzyżu. Wziął na siebie winy, zapłacił za nie. Ale teraz, jak sam o sobie mówi, stoi u drzwi naszego życia. I zobaczmy, jak sam to opisuje w Apokalipsie Jana 3. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Klamka jest po naszej stronie. Bóg stworzył nas z prawem wyboru. I Chrystus jest gotowy naprawić twoją więź z Bogiem, stać się łącznikiem, ale ty potrzebujesz zaprosić Go do swojego życia, na pierwsze miejsce. Możesz powiedzieć do Niego nawet teraz, Chrystusie, wejdź i napraw moją więź z Bogiem. I kiedy tak się staje, kiedy Chrystus zamieszkuje w danym człowieku, dzieją te ostatnie słowa właśnie z 16 wersu, dosłownie cztery słowa. Usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Przyjrzyjmy się tym słowom, bo są nietuzinkowe. Jaki będzie skutek, kiedy Chrystus zamieszka w tobie? Otrzymasz usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. To znaczy, żaden już twój grzech, czyli akt buntu, nieposłuszeństwa wobec Boga, nie stanie się już nigdy powodem do zerwania twojego związku z Bogiem i potępienia, bo ty otrzymujesz usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Przeszłych, teraźniejszych, przyszłych. Ten problem został rozwiązany. Bezpiecznik jest cały. Więź z Bogiem powróciła. I to jest absolutny fundament naprawiania, skutecznego naprawiania naszego życia. Ale teraz zobaczmy, co na tym fundamencie jest możliwe, jeżeli Jezus Chrystus już zamieszkał w twoim życiu. Jakie możliwości naprawiania Bóg daje tym, którzy Jemu zaufali? Tutaj popatrzymy na trochę inny fragment z Listu do Rzymian, z 8 rozdziału. I to jest wielka obietnica. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru.
Bardzo ważna informacja. Bóg potrafi obrócić wszystko dla naszego dobra. Jak wszystko, to wszystko, również nasze błędy. On może wziąć to, co ja zepsułem i odwrócić dla mojego dobra. Niesamowite. A przecież czasami są to sytuacje wręcz bez wyjścia, że my nie widzimy żadnego rozwiązania, a jednak jest obietnica. Bóg potrafi współdziałać ku dobremu zawsze, w każdej sytuacji. Spójrzmy więc każdy z nas na swoje życie, co udało się zepsuć. Może nosisz w sercu jakiś żal, jakiś smutek, że coś popsułeś, popsułaś, zmarnowałaś. Jakie możliwości dał nam Bóg? Jak naprawić to, co zepsute przez zaufanie Bogu? Jak wygląda ten skuteczny zestaw naprawczy? Trzeba zacząć od właściwego spojrzenia na siebie. Jest bardzo prawdopodobne, że niektóre autorytety wokół ciebie będą zachęcały do zaufania raczej samemu sobie. Powiedzą: sam jesteś mądry, dasz radę, ty chyba najlepiej wiesz, co ci dolega, zaufaj swojej intuicji, zaufaj temu, jak czujesz, swoim przekonaniom, jakie masz co do przyczyn problemu. A co mówi inny autorytet? Boże Słowo, Księga Przysłów 26. Widziałem takiego, co mądry w swoich oczach. Więcej nadziei w głupim niż w takim. Autorytet Bożego Słowa mówi, że bez Boga sobie nie poradzisz. Że zostałeś stworzony, stworzona do zależności od Boga, więc trzeba, warto swoje zaufanie zwrócić właśnie na Niego. Po mądrość wszelką potrzebujemy zwracać się do Niego, do Boga. I jest też konkretna obietnica, tak, w liście Jakuba 1, popatrzmy. Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Chcąc skutecznie naprawić to, co zepsute, potrzebujemy zaufać Bogu, a nie sobie. To oznacza, że potrzebujemy odnieść się sceptycznie do naszego własnego zrozumienia problemów. Bo prawda jest taka, że często nie rozumiemy właściwie swoich problemów, widzimy je w nieprawdziwy, zakrzywiony sposób i potrzebujemy uznać, że potrzebna jest pomoc. Potrzebujemy mądrości od Boga, by zrozumieć swoje problemy, dlaczego psuje się to, co się psuje. Ale ja wiem, dlaczego wszystko się psuje. Nie wiesz. Twoje założenia są błędne. Nie znasz prawdy o sobie. Nie ufaj twojemu aktualnemu rozumieniu problemów. Być może ta pewność, że to nie z mojej winy, ale z czyjejś winy, może ta pewność jest jednak błędna. Gdybyś naprawdę rozumiała swoje problemy, to byłyby pewnie już bliskie rozwiązania. A więc potrzebujesz zakwestionować swoje zrozumienie i prosić Boga, by dał mądrość. To już połowa drogi do naprawienia tego, co popsute. Ale jest tutaj w naszym fragmencie jeszcze jedna niezwykła prawda o tym, jak Bóg pomaga nam naprawiać to, co zepsute. I chcąc ją zobaczyć, potrzebujemy powrócić do wersu 15 i mamy ją na ekranie z pewnymi kolorami. Dziękuję tym, którzy przygotowali. Są tutaj skontrastowane dwie rzeczy, zaznaczone kolorem niebieskim.
Przestępstwo, czyli to nasze psucie naszego życia i łaska, która wszystko naprawia. Ale jaka jest relacja między tymi dwoma? Między przestępstwem i łaską? Pokazuje to to, co jest na czerwono. O ileż obficiej. Nasze psucie życia, ale naprawa, której pomoże nam dokonać Bóg, czyli łaska, o ileż obficiej. Gdy więc Bóg pomaga nam naprawić to, co zepsute, On współdziała z nami tak, że ostateczny wynik jest jeszcze lepszy niż przed zepsuciem. Jeżeli przez ten pryzmat popatrzymy na tą wielką obietnicę z Rzymian 8, jeszcze raz może ją na ekran, wiemy właśnie, wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Bóg obiecuje współdziałać z nami, obracać ku dobremu, ale w jakim stopniu? Końcowy wynik jest lepszy niż zanim się popsuło. To pozwala nam patrzeć na wszystkie negatywne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, w pewien absolutnie niezwykły sposób, z nadzieją, że ostateczny wynik będzie jeszcze lepszy niż sprzed popsucia. To prowadzi nas do ciągłego dziękowania Bogu za wszystkie nawet utrapienia, nawet w sytuacji, kiedy my sami jesteśmy winni. Bóg naprawdę jest gotowy współdziałać z nami nawet w przypadku naszych błędów, a więc zaufaj tej obietnicy. Miej nadzieję na coś lepszego niż sprzed popsucia. Mamy podstawę ufać Bogu i mieć nadzieję, że ostateczny wynik naszych problemów, tego, co udało nam się popsuć, dzięki Bogu będzie jeszcze lepszy niż sprzed zepsucia. No można to tak zilustrować ekologicznie, że to tak jak wprowadzono kiedyś w Anglii taki przepis dotyczący Tamizy, rzeki Tamizy, że woda, którą się pobiera z rzeki, ma być później wypuszczona jeszcze czystsza niż ta, którą się pobrało. Taka zasada była pilnowana. To właśnie coś takiego jest obiecane dla nas. Mamy podstawę ufać Bogu, że ostateczny wynik będzie lepszy niż sprzed zepsucia. Zawsze? Zawsze, ale tutaj potrzebujemy przywołać jeszcze jedną zasadę, która pokazuje nam coś odnośnie naszych błędów, niewłaściwych decyzji, jeżeli takie podejmujemy. Ta zasada brzmi: jeżeli nie przyjmiesz od Boga lekcji przez słowo, Bóg nauczy ciebie tej lekcji przez ból. Jeżeli nie przyjmiesz lekcji przez słowo, Bóg nauczy ciebie tego przez ból. Jednym z najdobitniejszych przykładów Biblii jest Dawid, król Dawid, gdy zgrzeszył z Batszebą. Gdy to się stało, przyszedł do niego prorok Natan i powiedział: dlaczego zlekceważyłeś słowo Pana? A więc jednym z problemów, które były w sercu Dawida, była postawa lekceważenia wobec Boga, bardzo głęboko ukryta pod przejawami pobożności, przez lata niewidoczna, a jednak. Sam Dawid na pytanie, czy lekceważy Boga, to by mocno się oburzył albo nas obśmiał. Ale człowiek nie zna swojego serca, dopiero Duch Święty stopniowo wyciąga, ujawnia. Dawid wiedział, co Bóg mówił na temat cudzołóstwa. Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego. Znał słowo, ale zlekceważył. Nie posłuchał. Dlatego musiał się nauczyć tej lekcji
bardzo boleśnie. Jednak tak czy inaczej końcowy stan był jeszcze lepszy niż przed popsuciem. Tak, stan Dawida na końcu tej drogi był lepszy niż przed popsuciem, przed grzechem z Batszebą. Bo Dawid stał się innym człowiekiem. Została odwrócona w nim ta postawa lekceważenia Boga. Stał się bardziej pokorny. Lepiej rozumiał, czym jest Boże przebaczenie, łaska. Ale uwaga, to, że czasem po rozwiązaniu naszych problemów jest lepiej niż było przed właśnie tym, jak popsuliśmy, nie oznacza, że to już jest najlepsza ścieżka. Lepsza, ale nie najlepsza. Najlepsza by była, gdyby przyjął Boże polecenie przez słowo, a nie przez rózgę, gdyby nie zlekceważył Boga, grzesząc z Batszebą, kim by się stał i do czego Bóg by go użył? Do czegoś jeszcze większego niż go użył. Ale oczywiście Dawid nie mógł przeskoczyć siebie. Wniosek dla nas. Mamy prawo spodziewać się i oczekiwać, że Bóg będzie współdziałał z nami ku naprawie, by w końcu było jeszcze lepiej niż przed popsuciem. A więc, gdy w twoim życiu, mówiąc twoim, mówię też do samego siebie, gdy w twoim życiu trzeba coś naprawić, celuj w coś, co będzie jeszcze lepsze niż przed popsuciem. Oczekuj takiego współdziałania z Bogiem. Można to nazwać ucieczką do przodu. Zawsze uciekamy do przodu, szukając finału jeszcze lepszego niż przed popsuciem. Zasada dotyczy każdej rzeczy, która się psuje. Zawsze chodzi o to, żeby było lepiej. Tu podana jest zasada, ale my sami potrzebujemy ją wypełnić treścią. I właśnie jeżeli pomyślałaś o tym, co się psuje w twoim życiu, co chcielibyśmy zobaczyć naprawione, to jest właśnie zastosowanie. A więc sami to już wypełniamy treścią, natomiast przykłady można by mnożyć. Na koniec jedna ilustracja, jeden przykład. Chuck Colson, nie wiem czy pamiętacie, doradca Nixona w latach 69-70. Jedna z głównych postaci afery Watergate popsuł swoje życie i spędził trochę czasu w więzieniu. Ale w 73 roku, 3 lata później, nawrócił się do Chrystusa, przeżył radykalną zmianę życia i poświęcił swoje życie pewnej służbie dla więźniów, działalności non-profit, Prison Fellowship, wspaniałą służbę dla więźniów, prowadzącą ich do Chrystusa, by właśnie naprawiali swoje życie, by było jeszcze lepiej niż przed popsuciem, przed uwięzieniem. Z Chrystusem naprawianie jest zawsze lepsze niż przed popsuciem. Dlatego też te rozważania zatytułowałem, jak to na początku właśnie było powiedziane, dwakroć skuteczny zestaw naprawczy. Takiemu Bogu ufamy, że pomoże nam naprawić, by było jeszcze lepiej niż przed. I takich napraw wam życzę i sobie.